Dziś w studiu Lotto naszym gościem jest Natalia Partyka, tenisistka stołowa, stypendystka Fundacji Lotto Milion Marzeń, trzykrotna mistrzyni paraolimpijska. Cześć Natalio, bardzo się cieszę, że dzisiaj nas tutaj odwiedziłaś. I słuchaj, od razu chcę Cię zapytać, to jest koniec roku, czy to od razu jest też koniec sezonu sportowego? To jest przede wszystkim koniec roku i właściwie koniec wszystkich rozgrywek, jakie miały miejsce w tym roku. My w tenisie stołowym mamy sezon od września do czerwca, także jeszcze wiele imprez sportowych przede mną. Jednak w tym roku też się działo bardzo dużo, bo były Mistrzostwa Europy, były Mistrzostwa Świata, było wiele turniejów międzynarodowych, były rozgrywki ligowe, także na brak rozgrywek na pewno nie mogę narzekać. Teraz cieszę się, że mam kilka dni odpoczynku, właściwie do końca roku pozostają mi tylko i wyłącznie treningi. No a z nowym rokiem nowe wyzwania i nowe cele. A to powiedz coś więcej o tych treningach. Jak przygotowujesz się do Mistrzostw Polski oraz do zbliżających się drużynowych Mistrzostw Świata? No, rzeczywiście w nowym roku taką priorytetową imprezą będą drużynowe Mistrzostwa Świata, które będą pod koniec kwietnia, przełom kwiecień-maj. Będą też na początku kwietnia Mistrzostwa Polski. Nie ukrywam, że chciałabym powalczyć o ten medal najcenniejszy, czyli o złoto. A to wszystko będzie możliwe tylko i wyłącznie, jeśli będę ciężko pracować, więc plan jest taki, aby z pierwszego dnia nowego roku ruszyć ostro z pracą i po prostu trenować, podnosić swoje umiejętności, doskonalić każde uderzenie, jakie jest potrzebne. No i przede wszystkim też w tenisie jest bardzo ważna taka troszeczkę inna strona, czyli taktyka. To jest coś, czemu poświęcamy dużo czasu. Odbijanie piłeczki jest bardzo ważne, ale tak samo ważne, jak nawet może i ważniejsze jest przede wszystkim właśnie myślenie, kombinowanie w grze i na to też poświęcam dużo uwagi, bo jeszcze tam mam chyba duże rezerwy. Jak jedno będzie grało z drugim, to wtedy będzie mnie stać na dobrą grę. A ja w to wierzę, jestem pewna, że osiągniesz sukces jeszcze nie raz. Jesteś utalentowaną mistrzynią paraolimpijską, ale również bierzesz udział w zawodach pełnosprawnych. Powiedz, skąd w tobie taka determinacja? Skąd ty masz tyle siły, dziewczyno? Właściwie od samego początku mojej przygody z tenisem grałam równolegle ze sportowcami niepełnosprawnymi i też z osobami pełnosprawnymi, więc no, wszystko działo się naturalnie. Od samego początku musiałam łączyć te dwa światy. Rozwijałam się, grałam coraz lepiej, jeździłam coraz więcej. A z czym wolisz grać? Na samym początku więcej jeździłam na turnieje dla osób niepełnosprawnych, bo moje umiejętności jeszcze może nie były na jakimś bardzo, bardzo wysokim poziomie, a w turniejach dla niepełnosprawnych tych zawodników konkurencja jest troszeczkę mniejsza, więc tam zdobywałam to pierwsze doświadczenie, które naprawdę wiele, wiele wniosło do mojej gry. Natomiast później, jak już grałam troszeczkę lepiej, to zaczęłam jeździć więcej na turnieje ze swoimi rówieśnikami, zawodnikami pełnosprawnymi. I teraz na pewno priorytetem jest sport zawodowy, czyli ten olimpijski. Jednak no, w dalszym ciągu chcę kontynuować granie w sporcie paraolimpijskim. Mam nadzieję, że cały czas będę w stanie połączyć obydwa te światy. Faktycznie energii masz mnóstwo i zarażasz nią. To jest akurat bardzo, bardzo sympatyczne. Powiedz mi, ponieważ sportowcy są przesądni i to jest fakt, to nie jest pytanie. Powiedz, jakie ty masz rytuał, bo na pewno coś robisz przed zawodami. Nie będę ukrywać, że chyba każdy sportowiec rzeczywiście ma jakieś rytuały, ma coś, w co wierzy i o czym jest przekonany, że to działa. Ja zawsze do każdego meczu przygotowuję się w taki sam sposób. Jest oczywiście rozgrzewka fizyczna, później jest rozgrzewka techniczna i wszystkie elementy są wykonywane w ten sam sposób. Natomiast jeśli już rozpoczyna się mecz, to na przykład zawsze wycieram się jaśniejszą stroną ręcznika. Zawsze biorę na turniej ręcznik, który jest dwukolorowy i wycieram się tą jaśniejszą. Ręcznik też mam zawsze złożony w kosteczkę i odkładam go do takiego pojemnika specjalnie przeznaczonego na to. Natomiast jak mi nie idzie, to bywa i tak, że ten ręcznik wtedy jakby rozwalam, już rzucam go byle jak i jak znowu jest dobra pasa, to znowu go układam w kosteczkę. Wierzę, że to mi w jakiś sposób pomaga. Oczywiście pewnie to jest taka błahostka, ale gdzieś jak gram, muszę czuć, że to jest. Tak samo przed serwisem. Zawsze muszę wykonać tyle samo uderzeń, piłeczki o stół. I jeśli tak jest, to wiem, że wszystko jest tak jak należy. Myślę, że to jest około 4-5. Teraz ciężko mi tak powiedzieć. Wiem, jak to wygląda. To jest po prostu naturalnie. To przychodzi samo. I wtedy wiem, że cały ten proces serwowania jest od początku do końca tak jak powinno wyglądać. A czym dla ciebie jest tenis stołowy tak naprawdę? No to jest przede wszystkim moja pasja. Jest to coś, co właściwie no robię większą część mojego życia. Jest to coś, co kocham robić, ale jest to też przede wszystkim moja praca, bo już od kilku lat gram, można powiedzieć, że zawodowo. Jest to mój zawód, ale no,
myślę, że jestem wielką szczęściarą, że mogę po prostu pogodzić pracę i z tym, co kocham robić. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne i cieszę się, że mogę to robić w życiu. Anna, dobrze, a teraz zdradź proszę przepis na sukces a la Natalia Partyka. Słucham. Oj, to nie jest takie łatwe chyba. Ciężko podać konkretny przepis. Jednak myślę, że przede wszystkim jest to ciężka praca, bardzo ciężka praca wykonywana każdego dnia. Często jest ona żmudna, monotonna i chyba niejednokrotnie mamy jej wszyscy serdecznie dosyć, ale no jest to jedyna droga do tego, aby osiągnąć sukces. Jeśli pracujemy, to postawiamy sobie cele. Jeśli mamy cele, to też mamy marzenia i bardzo ważne jest właśnie, aby też marzyć, aby wizualizować sobie te marzenia, bo tak naprawdę one powodują, że do nich dążymy. Że do nich dążymy, no. Że stajemy się lepsi, osiągamy coraz lepsze wyniki. To nas motywuje do jeszcze cięższej pracy. A trenujesz codziennie? Trenuję codziennie. A ile godzin? 2 razy dziennie jestem zawsze na sali. W zależności od części sezonu, w jakiej się znajdujemy, ale najczęściej jest to 5-6 godzin. W okresie przygotowawczym jest to więcej. No tak naprawdę no, sala to mój drugi dom. Czasami nawet więcej czasu chyba spędzam na sali niż w mieszkaniu. Jesteś stypendystką Fundacji Lotto Milion Marzeń. Powiedz, jak wygląda twoja współpraca z fundacją? Bardzo się cieszę, że trafiłam do grona... Szczęśliwców. Dokładnie, szczęśliwców. To są sami wybitni sportowcy. Od wszystkich można się czegoś nauczyć, więc naprawdę fajnie znaleźć się w takim gronie, ale no bycie stypendystką Fundacji Lotto Milion Marzeń to przede wszystkim duży komfort psychiczny, bo wiem, że gdzieś tam zawsze będą jakieś środki, które mogę przeznaczyć przede wszystkim na swój rozwój. Wiadomo, że w polskim sporcie brakuje pieniędzy na wszystkie potrzeby zawodników. Nie ma tych pieniędzy w wystarczającej ilości, więc każda pomoc z zewnątrz no jest jak najbardziej mile widziana i dzięki temu ja mam po prostu spokojniejszą głowę, mogę się skoncentrować tylko i wyłącznie na treningu, na tym, co jest dla mnie najważniejsze, bo wiem, że gdy czegoś mi zabraknie, to po prostu będę dzięki tej pomocy w stanie sobie sama to zapewnić. Jest to naprawdę wielki komfort. Powiedz mi, masz szczęśliwe liczby? Nie przywiązuję jakiejś wielkiej wagi do liczb, jednak właśnie tak od niedawna za taką szczęśliwą swoją liczbę uważam 13. I nawet jest taka właśnie fajna historia za tym wszystkim, że ponieważ 13 i to jeszcze w piątek w ubiegłym roku wywalczyłam sobie kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie, także ten dzień z pewnością uważam za szczęśliwy. Jesteśmy w studiu Lotto, to są maszyny, które spełniają marzenia. To teraz szalej. Wyobraź sobie, że wygrałaś miliony. Co z nimi robisz? Myślę, że miałabym na pewno duży problem, co z taką sumą pieniędzy zrobić. Jednak myślę, że bym sobie jakoś z tym poradziła. Na pewno bym troszeczkę zaszalała. Myślę, że bym poszła jak każda kobieta na zakupy. Jednak wiadomo, co jest priorytetem w moim życiu, więc przede wszystkim te środki przeznaczyłabym na swoją karierę, na rozwój, na podnoszenie swoich umiejętności. A nie na ubrania techniczne? Ubrania techniczne no, też może jakąś tam mniejszą sumę, ale na pewno myślę, że po prostu bym miała odpowiednie środki na to, żeby jeździć na przykład na obozy do Chin, żeby mieć jak najlepszych trenerów, fizjoterapeutów, żeby był po prostu sztab ludzi, który będzie czuwał nad każdym aspektem, który jest potrzebny w życiu sportowca do tego, aby być na jak najwyższym poziomie. Słuchaj, tego ci życzę mocno. Trzymam kciuki za kolejne medale, za kolejne sukcesy i bardzo dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.